Witajcie. Dzisiaj chcę pokazać łąkę kwietną, jaka jest w pobliżu mojej ulicy. I tutaj jest dużo takich chabrów, które mają kolor taki jasno-liliowy, wchodzący w różowy. Jakiś czas temu pokazywałem, nagrałem chabry niebieskie, te bławatne, całe pole. To też w mojej okolicy, no ale w innej wsi, w innej miejscowości. Jakieś 10 km stąd. No, a to u mnie dominują te takie liliowo-różowe. To też tu jest cała łąka. A nad nimi pięknie na żółto już kwitną na włocie. Tutaj jeżyny już podejrzewały i tylko zbierać pyszne, słodkie, czarne jeżyny. Polskie lato, sierpień, przyroda w pełni rozkwitła. Teraz pożywię się jeżynami, pójdziemy inne kwiatki ładne szukać i nagrywać do tego filmiku. Tutaj na biało kwitną krwawniki. Krwawnik, dlatego się nazywa ta roślina. Na dawniej w medycynie ludowej był właśnie wykorzystywany do hamowania krwotoków, krwawień na rany przykładany. Pięknie na biało. Wersje ogrodowe tam są różne, czerwone, różowate. Dziki jest tylko biały. Tu takie jasno-liliowe kwiatki, nie wiem jak się nazywają. Ale też bardzo ładne. Też jest ich trochę tutaj pomieszane z tymi chabrami. O, to mój zwierz. Kumpel do spacerów. Dziś nie chodzimy za grzybami, bo to wczoraj byliśmy. Grzybami słabo, ale łażąc właśnie od zagajnika do zagajnika. Namierzyliśmy tą łąkę kwietną tutaj, dziś przyszliśmy nagrać specjalny odcinek. Chodzi, targa, kwiaty. No, kawałek dalej, parę metrów. Cały kobierzec takich położących się jaskrów małych. Czyli tu rosną jakieś młode brzuski, powschodziły. Koniki polne świerszcze cykają sobie w trawie, w krzakach. Świergotki świergotą. Piękna polska przyroda. Kawałek dalej. Kolejne piękne takie żółte kwiatki. Nie pamiętam ich nazwy.
Tak sobie dzisiaj spokojnie chodzimy po tej łące i podziwiamy przyrodę, kwiatki. A oczywiście trawy całe mnóstwo. Się wykłosiła, się ziarna wysiewają. Pięknie to wygląda, ten kwiatek na tle tej trawy. Już taki wyleniałej, szarej. Idziemy dalej. A tutaj kępa wysokich traw. Mojej wysokości, może trochę wyższych. Tych trzcinowatych. Trawa też może być piękna, mieć swój urok. Też kłosy nadejrzałe, ziarna dojrzałe do wysiewania się. Wiatr powieje, zatrzymają się tymi kłosami, się porozsiewają tu po łące. Ptaki będą sobie pobierały do pożywienia. Będą fruwały dalej, też będą roznosiły. No tutaj przepiękny kwiatek. Patrząc po kształcie, taki do dobrej paszy trochę zbliżony. Jeden z naszych rodzimych polskich dzikich storczyków. Tak, nie trzeba hodować storczyków, nie trzeba kupować, żeby podziwiać. Wystarczy pójść na łąkę, rozejrzeć się, przychylić i też można piękne kwiaty podziwiać. Dosłownie kilka kroków dalej kolejne piękne polskie kwiaty łąkowe. Część kwitnie, część już poprzekwitała. Wiaderek kołysze. Fantastyczny. Cisza, spokój. Nie ma ludzi, nie ma zgiełku. To ja, mój rudy kumpel i dzika przyroda. Tutaj, moi drodzy, panorama tej łąki, akurat nad kanałkiem, mnóstwo nawoci, osty po drugiej stronie, już przekwitły, już dojrzały. No. A w samym kanałku proszę bardzo. Pałka wodna. Zarosła kanałek. Pięknie się to prezentuje. Trochę gorzej będzie z irygacją terenu, jak to wszystko będzie zarastało. Ale niech chociaż ta pałka wodna się cieszy z tego kanałku, bo wody to tu chyba dawno już nie było w nim. A tu nad kanałkiem jeszcze wyka ptasia. Taka położąca, wspinająca się jak manacu. Też kwitnie tak na niebiesko, lilijowo.
Jeszcze nad kanałkiem takie piękne różowe wyciągające się kwiatki. Słoneczko grzeje plecy. Koniki cykają. A my sobie spokojnie spacerujemy, cieszymy się ciszą, pokojem i spokojem. No, tutaj skrył się mały różowy łąkowy dzwoneczek. Teraz pięknie ustawi aparat w ostrości. A tutaj biała kończyna. Parę metrów dalej w bok jest czerwona. Zaraz pokażę, czerwona się nazywa, jest tak naprawdę różowa. Chociaż jedna i druga to są rośliny pastewne, który się wysiewa, uprawia, żeby zwierzęta roślinożerne, krowy, kozy, owce, żeby miały lepszy pokarm. Ale jak widać, sama sobie też dobrze radzi w przyrodzie, rozsiewa się i chętnie tu rośnie, kwitnie na łąkach. A tu właśnie mamy koniczynę czerwoną. Ona jest czerwona, to ja jestem, nie wiem, fioletowy. No ale ktoś tak nazwał, że kiedyś, nie wiem, może kolorów nie znali więcej niż tylko tych kilka podstawowych, jak nazywali, jak umieli, i tak zostało. A tak czy siak kończyna czerwona, która jest de facto różowa, jest bardzo ładna. Kawałek dalej, kolejna taka lidiowata roślina. Jakby szałwiowata lekko. A obok rdest się tu położy, kwitnie taki biały różowawy, ma kwiatostany. Kwas to oczywiście nikt go tam za bardzo nie lubi, ani z ogrodników, ani z rolników, ale tu na łące. Proszę bardzo, pięknie wygląda. Na początku naszego spaceru były takie niskie, tworzące się jaskry, a tu takie typowe, wysokie, kołyszące się na wietrze, żółciutkie kwiatki mają. Tu niższe trochę. O, a tu proszę bardzo, obok szczap, połudy, szczap łąkowy, kwitnie pięknie. Piękne ma kwiatostany. I jaskr. Idziemy dalej. A tu trawy łąkowe wyrosły, takie przeszło metr. A w nich próbują się przebijać inne kwiaty. Kończyny, jaskry, inne te żółte. Ale same te trawy, popatrzcie. Tam mają piękne kłosy. Teraz te zwierzyna, te sarny, jelenie, łosie, to wszystko tu wędruje wokół mnie. Ze wskazaniem na sarny. Pożywienia mają w bród. A i tak jeszcze przychodzą czasami do ludzi, do sąsiada mojego, i tam mu haronie, porzeczki inne objadają. A sarna też chce mieć urozmaiconą dietę.
Ruszamy dalej. Był taki liliowato-biały nasz dziki storczyk, teraz żółty. To już drugi gatunek. No i tu się jakaś babka lancetowata, a to babka jest. Jej kwiatostan przekwitły już. To już drugi dziki storczyk spotkany na jednym spacerze, krążymy tam kilkaset metrów, tam kilkadziesiąt metrów, kręcimy się w kółko i wyszukuje kolejne fajne kwiatki. Drugi polski dziki storczyk w ciągu paru minut. A tu z kolei parę metrów dalej kolejny trzeci gatunek jask. Były malutkie, gęste, położące się, były wysokie, a te takie średnie. No i babka lancetowata obok. Zioło lecznicze. A na jaskry trzeba uważać, bo są śmiertelnie trujące dla ludzi. Broń Boże, nie brać ich palce, potem oka nie pocierać, bo można stracić wizję na parę minut. A tu inna taka trawa porosła, ten fragment łąki. Taka roślina bagienna. Wszystko jest to pięknie tu urozmaicone. Też już trawa wyrosła, wyschła, kołyszą się i kłosy luźno falujące na wietrze. No, w ramach spaceru zatoczyliśmy bardzo szerokie koło. Już dochodzimy z powrotem do naszej ulicy. I jak na przywitanie, tak i na pożegnanie. Ten sam kabel. Czy on jest różowy, ciemnoróżowy, czy on jest liliowy? Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jedno jest pewne, że jest przepiękny. Te płatki ma tak postrzępione, urozmaicone, że jest na coś pięknego. I tym wspaniałym widokiem będę kończył ten filmik. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich, którzy wytrwali do końca i podziwiali ze mną przyrodę polskiej łąki w sierpniu. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Cześć.